Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyna z Fortuną. Witam was bardzo serdecznie, kochani. Jeżeli jesteście teraz przed telewizorem, jest szansa na wygranie pieniędzy. Szybciutko wybieramy numer telefonu do studia, ale w sprawie jakiej zagadki, to już wam mówię. Na razie pojawiło się 100 zł, czyli jest dobra informacja, bo zazwyczaj reżyser niestety daje nam 50 zł za rozwiązanie pierwszej zagadki. Uwaga, należy podać słowo z koperty. No tak, to w sumie logiczne, bo reżyser podał mi przed programem kopertę do studia. Kochani, pierwsza literka K, ostatnia R. No i teraz musicie sami wpaść, co jest pomiędzy tymi dwoma literkami. Jeżeli wpadniecie, błyskawicznie wybieramy numer 704-300-4301 i podajcie mi prawidłowe rozwiązanie. Oczywiście już czekam na pierwszego gracza, pierwszego zwycięzcę, a w międzyczasie przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na 366 telestronie Gazety Polsat. No dobrze, kochani, 100 zł do wygrania, no i teraz czekam na jednego gracza. Ciekawa jestem, czy jest ktoś przed telewizorem, bo godzina dosyć kosmiczna na rozwiązywanie zagadek, ale jeżeli jesteście, to serdecznie zapraszam. Należy błyskawicznie wybrać numer telefonu do studia i powalczyć o 100 zł. 704-304-301 to numer telefonu, który wybieramy, ale najpierw oczywiście trzeba mieć prawidłowe rozwiązanie. Wiemy, że na pewno pierwsza literka to literka K, ostatnia R. No i sama jestem ciekawa, co będzie w trakcie, bo reżyser mi nie powiedział. Również na kopercie nie zapisał odpowiedzi. Czasem pisze mi tutaj z tyłu prawidłowe rozwiązanie, ale dzisiaj wyjątkowo nie. 704-304-301. Jeżeli jesteś przed telewizorem, na przykład przypadkiem oglądasz program od samego początku i wpadłeś na jakąkolwiek propozycję, wydaje mi się, że dużo tych słów nie da się ułożyć, po prostu błyskawicznie weź telefon, komórkowy czy stacjonarny, to nie ma znaczenia, i wybierz numer telefonu do studia 704-304-301. No i podaj mi prawidłowe rozwiązanie, a mam nadzieję, że za chwilkę będziesz cieszyć się ze stówki. 704-304-301. No, co to za słowo? Czy ktoś już znalazł słowo, które pasuje do naszej zagadki? Jeżeli tak, kochani, zapraszam, nie traćmy czasu. Kolejne zagadki czekają, to jest tylko i wyłącznie zagadka na rozgrzewkę, także rozgrzewamy się. Myślimy, pierwsza literka K, później mamy cztery puste pola i literka R. Bardzo proszę, żebyście nie zamieniali tych dwóch literek, które są podane, na żadne inne, dobrze? Również nie usuwamy liter, jeżeli jest to słowo sześcioliterowe, to musi mieć dokładnie sześć liter. Pierwsza i ostatnia są podane. No i kto mi powie, co jest pomiędzy tymi dwoma literkami? Cztery puste pola. Czy jest jedna przygotowana osoba? Jeżeli tak, to ja zapraszam, kochani, no bo program już się zaczął. Ja wiem, że większość osób pewnie nie wie, że już można pieniądze wygrywać, bo codziennie spotkam się o innej porze. Ale może przypadkiem jedna osoba już jest przed telewizorem i chciałaby na przykład powalczyć o 100 zł? Czy jest jeden gracz? Czy wszyscy śpią? Słuchajcie, jedna osoba mi w zupełności wystarczy. Jeżeli wpadłeś na jakikolwiek pomysł, to po prostu błyskawicznie wybierz numer telefonu do studia. Nie wydaje mi się, żebyś miał dużą konkurencję, a zawsze jest szansa na rozwiązanie zagadki i wygranie pieniędzy. 100 zł za rozwiązanie naszej pierwszej zagadki. No i sama jestem ciekawa, co tam jest ukryte. Ale może z pierwszym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać? No co jest, kochani? Mamy odpowiedź, czy nie mamy? 100 zł, słuchajcie, to nie jest trudne. To jest reżyser, który naprawdę daje bardzo proste zagadki. Także nie kombinujcie za bardzo, nie podawajcie mi jakichś takich dziwnych pomysłów. No? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, może to będzie kondor. Nie, ja bym na to nie wpadła. Ale reżyser też krzyczy, nie, inne hasło. No nie wiem, czy prostsze hasło, pytanie do reżysera? Na pewno prostsze, prawda?
No właśnie, też mi się tak wydaje, że coś prostszego musiałeś ukryć w kopercie. Kochani, niestety nie wiem, co tam jest ukryte, więc nie podpowiem wam, bo reżyser mi po prostu nie powiedział. Ale jeżeli wy wpadniecie na prawidłową odpowiedź, to wybierzcie numer. No niestety, powiedział, że gdybym nie powiedział, co jest ukryte w kopercie, to bym teraz wypaplała i byłoby po zagadce. No a spotykamy się, żebyście to wy rozwiązywali zagadki. Reżyser mówi, że jest to proste hasło, bo właśnie... nasza koleżanka z pracy w zasadzie odgadła hasło. No ale w sumie nic dziwnego, bo nasza koleżanka jest wróżką, więc... Nie sprawdzała w kartach, nie? Kochani, 704-304-301 to numer, który błyskawicznie należy wybrać, jeśli chcecie powalczyć o pieniądze. Walczymy teraz o 100 zł, no i mam nadzieję, że jest jedna przygotowana osoba. Zobaczcie, że nie mam nawet tablicy, żeby zapisywać, więc chyba to musi być naprawdę bardzo łatwe hasło. Co więcej, tylko jeden pan do mnie na razie do studia trafił, jest kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Kasper. Kasper. Skojarzyło mi się to z duszkiem. No nie, niestety jeszcze pani nie mogę zapłacić pieniędzy. Czekam na kolejnego gracza, no i może z kolejnym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Kochani, czy macie dla mnie jakąś propozycję? Jeżeli tak, to szybciutko wybieramy numer 704-304-301 i podajcie mi prawidłową odpowiedź na antenie. 100 zł, jeszcze raz przypominam, pierwsza literka K, 4 puste pola, w które należy wstawić litery. Niestety nie wiemy jakie i ostatnia literka R. Czy ktoś powalczy? Dwa telefony już były, może do 3 razy sztuka? No kto jeszcze nie śpi? Czy komuś przyszło coś do głowy? No próbujemy, budzimy się, rozwiązujemy zagadkę. Nie, kogut nie pasuje. Kochani, 704-304-301 to numer telefonu, który błyskawicznie należy wybrać, aby powalczyć o stówkę. Czy ktoś powalczy? Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, jeden. Znaczy, ktokolwiek wpadł na prawidłowe rozwiązanie naszej zagadki, kochani? No? 704-304-301. No i co, zagadka na rozgrzewkę i nie będę miała odpowiedzi? Wszyscy śpią? Słuchajcie, jeden pan i jedna pani na pewno nie śpi. Może państwo spróbują jeszcze raz. Jeżeli przyszło coś jeszcze państwu do głowy, to nie czekamy, tylko szybciutko wybieramy numer. No, wydaje mi się, że dużej konkurencji naprawdę nie macie, a szansa na wygraną jest. Codziennie w naszym programie ktoś wygrywa pieniądze, tylko dzisiaj chyba wyjątkowo mało osób jest przed telewizorem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Jeszcze raz? Kurier. Kurier, no nie, jeszcze nie. No strasznie bym chciała pani zapłacić pieniądze, ale jeszcze niestety nie usłyszałam prawidłowej odpowiedzi, ale ja muszę usłyszeć dokładnie to, co jest w kopercie. Trzy telefony były, może do czterech razy sztuka, może tak powinnam powiedzieć już na samym początku. No zagadka jest na rozgrzewkę, kochani, nie jest trudna, naprawdę. 704-304-301.
No. Czy jest przed telewizorem jedna przygotowana osoba? 704-304-301. Słuchajcie, nie traćmy czasu, jeżeli cokolwiek wam przyszło do głowy. Rzeczywiście, liczba liter się zgadza. Halo, dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. A co mówi? Dziewczyna z Fortuną, poproszę o odpowiedź. No, Kacper. Słucham? Kacper. Jeszcze raz? Kacper. Kacper, tak? Znaczy, nie wiem, tak słyszę, ale na pewno nie, bo Kacper już był, kochani, mówcie wyraźnie, dobrze? Dobra, kochani, jeżeli wybieracie numer telefonu do studia, no to trzeba się jednak obudzić, żeby podać prawidłowe rozwiązanie, dobrze? Bo to jest program na żywo, tak... Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Kelner. Kelner. Ale panie reżyserze, tak czy nie? No nie, no nie, jeszcze nie. Ale widzicie, pan trafił do mnie do studia, szybciutko usłyszałam odpowiedź, mężczyźni jacyś tacy są bardziej... Mężczyźni... Nie no, mężczyźni jakoś tak szybciej trafią, szybciej podają mi odpowiedź. Jest to taka konkretna odpowiedź. No dobrze, kochani. 100 zł do wygrania, no i w dalszym ciągu szukamy tego słowa. Może z kolejnym telefonem się uda. Bardzo proszę, żebyście słuchali również odpowiedzi, które już były, żeby się nie powtarzały, dobrze? 704-304-301. No? Czy jest jedna przygotowana osoba? Jakie to może być słowo? Czy ktoś jeszcze pomyślał o jakimś słowie, którego nie usłyszałam? No kto powalczy, kochani, jest szansa na wygranie 100 zł. Tylko ktoś z was musi błyskawicznie podjąć decyzję, że rzeczywiście chce te pieniądze wygrać. Jeżeli chcesz je wygrać, naprawdę, jeżeli masz jakiś pomysł. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Kacper. No cudownie, to już mamy 3 Kacprów, naprawdę. Chyba, że to może cały czas dzwoni do mnie pan Kacper i po prostu się przedstawia. No może jest taka możliwość, ale kochani, nie, nie robimy tego, dobrze, nie przedstawiamy się. Chyba, że cały czas myślicie o tym takim małym, śmiesznym duszku, to tego też nie robimy w tej chwili, bo nie o to chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Kangur. Kangur. Tak? Bardzo dobrze? Ale numer. Widzicie? Ja nie widziałam, jaka jest odpowiedź, ale pani właśnie wygrała 100 zł. Kangur! Super! Serdecznie gratuluję. O duszku nie można było myśleć, ale o zwierzaczku jak najbardziej, z tego co widzę. No i kolejna zagadka, którą bardzo lubię, ponieważ można się przepatrzeć, poszukać różnic. Na razie szukamy jednej. I reżyser płaci 100. No dobrze, to ja może wytłumaczę, o co chodzi. Kochani, zapatrzyłam się, ale nic dziwnego, prawda? Należy znaleźć jedną różnicę pomiędzy obrazkami. Mamy 2 obrazki. Wydaje mi się, że prosto będzie znaleźć te różnice, ponieważ obrazki są w pionie. Ja zazwyczaj po prostu szukam tej różnicy równolegle, analizuję obydwa obrazki i jakoś tak udaje się ją znaleźć. Mam nadzieję, że wam również się uda i że szybciutko się do mnie zgłosicie. 704-304-301 to numer telefonu, który należy wybrać, jeśli chcecie powalczyć o 100. Jedna różnica do znalezienia. No i czekam teraz na jedną osobę, która najszybciej tę różnicę odszuka. No to już jest trochę inna zagadka, zagadka obrazkowa dla osób spostrzegawczych. Bystrych, szybkich, nieśpiących. Jeżeli masz problem, jeżeli masz mały ekran, to podejdź bliżej do telewizora, kochani. No
No należy podejść bliżej, ponieważ możecie tej różnicy po prostu nie odszukać. Nie zauważyć, nie odnaleźć. No trzeba na pewno się bardzo dobrze przyjrzeć. Reżyser mówi, że różnica nie jest trudna, ale naprawdę trzeba się dokładnie przyjrzeć obrazkowi, bo nie rzuca się na pierwszy rzut oka. A może patrzymy nie w to miejsce? No jestem bardzo ciekawa, czy tę zagadkę rozwiąże pan czy pani. Za chwileczkę wszystko się okaże, jeżeli już znasz prawidłową odpowiedź. A kilka osób z tego, co zdążyłam zauważyć, jest przed telewizorem, to po prostu szybciutko, kochani, wybierzcie numer telefonu 704-304-301 i podajcie mi prawidłowe rozwiązanie na antenie. 100 zł, jeszcze raz przypominam, przed chwilką pani zebrała stówkę, także ta zagadka rozgrzewkowa już jest za nami. No i czekam na kolejną osobę, na kolejnego zwycięzcę. Może być trudniej i zazwyczaj tak jest, że kolejne zagadki są trudniejsze, kochani. Także jeżeli jesteście w stanie tę zagadkę rozwiązać i chcecie powalczyć o 100 zł, to teraz, dobrze? Bo za chwilkę może być taka zagadka, że nie będziecie w stanie jej rozwiązać i co wtedy? Nie będzie szansy na wygranie pieniędzy. A na razie 100 zł, jedna różnica, którą należy możliwie dokładnie mi opisać, ale ja też was nie będę strasznie męczyła. Prosiła, żebyście podawali mi dokładnie co do milimetra, gdzie ona się znajduje i na czym polega. Ważne, żeby na przykład nie było, że różnica jest na twarzy, prawda? Albo na włosach. No nie, musi być mniej więcej chociaż powiedziane. Jeżeli coś jest na włosach, to musimy na przykład powiedzieć, że jest krótszy kosmyk, że go brakuje, nie, że ma inny kolor, albo coś w tym stylu. Mam nadzieję, że... Ciężko się skoncentrować przed reżysera, jakoś tak myślimy o czymś zupełnie innym. Złotych do wygrania, 704-304-301. Jedna różnica pomiędzy obrazkami. Czy ktoś ją odszukał? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, u jednej pani na zegarku jest inna godzina, po prostu wskazówki są inne. Chyba się zgadza. Gratuluję, właśnie pani wygrała 100 zł. No i dzięki pani możemy przejść do kolejnej zagadki. Lecimy dalej, nie traćmy czasu. Poproszę szybciutko o pokazanie kolejnej zagadki na ekranie. No i co teraz przygotował dla nas reżyser? Dwie różnice. Dziękuję za powiększenie obrazków, bo zaczęłam się przypatrywać i wydawało mi się, że jest ciężko, szczególnie o tej porze. Kochani, dwie różnice pomiędzy obrazkami do znalezienia. Na szczęście obrazki znów w pionie, także mam nadzieję, że sobie również z tą zagadką poradzicie. Szybciutko szukamy, analizujemy obydwa obrazki. Jeżeli uda wam się znaleźć obydwie różnice, dopiero wtedy wybieramy numer telefonu do studia, no bo jedna różnica niestety nie wystarczy. Natomiast dwie różnice mogą was doprowadzić do wygranej w wysokości 100 zł. To jest tak, że kiedy patrzę na te obrazki, to wydaje mi się, że one są naprawdę identyczne i tutaj za dużo się mimo wszystko nie dzieje, więc na czym może ta różnica polegać? No na pewno gdzieś jest i reżyser mówi, że aż dwie są tutaj gdzieś ukryte. Kochani, jeżeli uda wam się odszukać te dwie różnice, to nie czekamy, tylko szybciutko wybieramy numer telefonu do studia 704-304-301 i podajcie mi prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli chcecie powalczyć o 100 zł, to zapraszam. A jeżeli chcecie rozwiązać zagadkę tak dla samych siebie i nie wybierać numeru, no to to oczywiście też jest możliwe, ale wydaje mi się, że jeżeli już wam się udało, trzeba wybrać numer, trzeba powalczyć. Zobaczcie, już dwie osoby w naszym programie wygrały, a program dopiero co się zaczął. Zaraz będzie kolejna zagadka, jeszcze następna. Na pewno dojdziemy za moment do tej bardzo trudnej i mam nadzieję, że z tą trudną również sobie poradzicie. Teraz się rozgrzewamy, szukamy różnic i wybieramy numer. No dobra, reżyser mówi po 100
100 zł za różnicę, czyli 200 zł za rozwiązanie tej zagadki. Ja bardzo dziękuję reżyserowi. Chyba wie, że jednak jeżeli jest trudniejsza zagadka, to musimy troszeczkę więcej zapłacić. Zdaję sobie sprawę z tego, że troszeczkę przekombinował. Kochani, 200 zł do wygrania w tej chwili. Jeżeli przyszła wam do głowy jedna różnica, nie wybieramy numeru telefonu do studia, bo jest za jedną różnicę, nie zapłacę na przykład 100 zł. Ja muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, więc jeżeli masz obydwie różnice, dopiero wtedy biegnij po telefon, wybierz numer telefonu do studia i podaj mi prawidłowe rozwiązanie na antenie. No i czekam, w dalszym ciągu czekam. Mam nadzieję, że kogoś z was za chwilkę usłyszę i za chwilkę ktoś z was będzie się bardzo cieszył z wygranej. 704-304-301. Przyjrzyjcie się, przeanalizujcie wszystko bardzo dokładnie. Tak jak wam mówię, zazwyczaj podchodzę do telewizora, nawet jeżeli jest duży ekran, to nie ma kompletnie znaczenia. Ciężko jest czasem te różnice odszukać, więc analizujemy wszystko bardzo dokładnie, równolegle szukamy, porównujemy. Te obrazki są w pionie, więc i tak, kochani, nie jest strasznie trudno. Kiedy są w poziomie, dopiero jest problem. A teraz myślę, że jedna osoba powinna sobie z tą zagadką poradzić. No, 704-304-301 to numer telefonu, który wybieramy szybciutko, kochani, aby powalczyć o pieniądze, a pieniądze spore, bo 200 zł za dwie różnice. No to jak, kto powalczy? No, czy jest jedna przygotowana osoba? Nie potrzebuję tłumów, ale jedna osoba by się przydała, no. Czy ktoś jeszcze nie śpi? Kochani, ja wiem, wszyscy zasypiacie, przesypiacie. Zresztą dzisiaj jest chyba taki dzień, że po prostu tak słodko wszyscy śpicie. Ja też tak słodko spałam, zanim tutaj do was przyjechałam. I zostałam brutalnie obudzona przez reżysera. Nie, dostałam SMS-a, wstawaj księżniczko. No, jedna osoba. Wybieramy numer telefonu. Kto się zmobilizuje, kto błyskawicznie wybierze numer. Kochani, jest jeden numer, także na pewno się nie pomylicie. Wybieramy 704-304-301. Reżyser mówi, że niestety już musimy kończyć zagadkę, dlatego bardzo proszę, żebyście się zmobilizowali i szybciutko wybrali nasz numer, dobrze? 200 zł do wygrania, dwie różnice do znalezienia. Jeżeli masz pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer i podaj mi prawidłowe rozwiązanie na antenie. Mam nadzieję, że jedna przygotowana osoba do mnie szybciutko trafi i za chwilkę będzie się cieszyła z 200 zł. 200 zł, dwie różnice, przypominam. Także jeżeli macie jedną, jeszcze nie wybieramy numeru, ale może warto obudzić kogoś, kto na przykład śpi obok was i powiedzieć: kochanie, pomóż mi rozwiązać tę zagadkę, bo sobie nie radzę. Czasem panowie myślą tak bardziej logicznie od pań, niestety, ale panie z kolei są bardziej spostrzegawcze. Teraz wszyscy się obrazili. No bo trzeba to jakoś mężczyznom wytłumaczyć. Reżyser mówi, że strasznie się denerwuje, bo jego ukochana zawsze, kiedy widzi na przykład torebkę w sklepie i jest napisane na przykład 279 zł, to mówi, że ta torebka jest taka tania, bo kosztuje tylko 200, kochanie. No ja żonę w zupełności rozumiem. Reżyser się teraz obraził. Wszyscy się obrazili. I tak, widzowie nie będą dzwonić, bo powiedziałam, że panowie myślą bardziej logicznie. Panie się obrażą, bo powiedziałam, że... Ale powiedziałam, drogie panie, że jesteście bardziej spostrzegawcze. Reżyser się obraził, że upubliczniam jego życie prywatne. oj tam, i tak wszyscy śpią. Nikt nas nie ogląda, więc mogę mówić cokolwiek, prawda? Thank you.
Właśnie, dostałam informację, żebym bardzo pozdrowiła pana Marcina K. od Jakuba. Także serdecznie pozdrawiam. No tak, tak, ale Rafał mnie nie ogląda. No jeżeli mam moje zdjęcie w telefonie, to ja Rafałka też bardzo serdecznie pozdrawiam. Jutro już się spotkamy, także nie mogę się doczekać. Aj, powiem wam, kochani, że bardzo fajni ludzie z nami pracują. Bardzo, bardzo. No ale ja tak mówię wam, jak to u nas jest, a może wy mi opowiecie, jak jest u was. Udało wam się znaleźć rozwiązanie naszej zagadki? Mam nadzieję, że tak. 10 chwil macie na rozwiązanie tej zagadki. Niestety musimy się pospieszyć, także szybciutko wybieramy numer telefonu do studia. 200 zł do wygrania. 704-304-301 to numer telefonu, który błyskawicznie należy wybrać, jeśli chcecie powalczyć o te pieniądze. Dwie różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Mam nadzieję, że jednej osobie te dwie różnice udało się odszukać. No ale dziesiątka pojawiła się na ekranie, to oznacza, że musimy się naprawdę, kochani, już pospieszyć. Jedna osoba, jedna przygotowana osoba, która do mnie szybciutko trafi. Czy znajdzie się ktoś taki? Dziewięć chwil. Osiem. 704-304-301. Czy ktoś powalczy, czy ktoś spróbuje? Dwie stówki do wygrania. No, kto jest przed telewizorem, kochani? 704-304-301. To jest jeden, jedyny numer telefonu, który należy wybrać, aby tutaj do mnie do studia trafić i powalczyć o wygraną. A walczymy o dwie stówki. No ale już ósemka pojawiła się na ekranie. Czy ktoś wybiera numer? No. 704-304-301. Czy znajdzie się jedna przygotowana osoba? Ja naprawdę nie szukam tłumów, ale jedna osoba, która po prostu zna prawidłową odpowiedź, by się przydała. Siedem. Może ta siódemka okaże się dla kogoś z was szczęśliwa? Tak? Dziękuję, panie Marcinie. Siedem zero cztery trzy zero cztery trzy zero jeden. No czy znajdzie się jedna przygotowana osoba? Kochani, naprawdę tracimy czas. Na pewno ktoś odszukał dwie różnice. Sześć chwil. Na przykład nasz realizator już znalazł. W tym momencie właśnie zauważył, powiedział, o już wiem. No tak, tylko że on ma kilka ekranów. Te ekrany są dość duże. Poza tym jest skupiony tylko na zagadce, bo nie ma żadnych rozpraszaczy. Pewnie mnie wyłączył, nie słucha mnie. Kochani, jest szansa na 200 zł, ale naprawdę musicie się zmobilizować. No? Pięć chwil, jesteśmy w połowie odliczania. No.
jedna przygotowana osoba, 704-304-301. Tylko szybciutko, kochani, błyskawicznie wybieramy numer telefonu i zabieramy dwie stówki. Pięć chwil. No i kto powalczy, kto spróbuje? No? No przecież wiem, że nie możemy czekać w nieskończoność, ale to wcale nie jest moja wina, że nikt nie zauważył. Jest? No, 4 chwile. 704-304-301. Szybciutko budzimy się, rozwiązujemy tę zagadkę, dobrze? 200 zł, dwie różnice, które należy odszukać. I mam nadzieję, że ktoś odszukał. No. Nikt, tak, kochani? No co się dzieje? Na samym początku słyszałam telefon za telefonem, a teraz jest tak strasznie trudno. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest inna zagadka, że tam każdy miał jakiś pomysł. Byliście kreatywni, bardzo wam gratuluję. Ale tutaj no nie można być za bardzo kreatywnym, no bo tak naprawdę możecie tę różnicę zauważyć wszędzie. A tutaj chodzi o to, żeby zauważyć tę prawdziwą, tę, która naprawdę występuje, dobrze? Szczególnie o tej porze. Wszystko nam się jakoś tak rozdwaja, mnoży. Reżyser mi dał złe wiadomości i teraz nie wiem, co mam zrobić. No ale mam 3 chwile, to jeszcze zaczekam. Dlaczego? Uwaga, kochani, 2 chwile. 704-304-301 to numer telefonu, który szybciutko należy wybrać, aby wygrać 200. Czy znajdzie się jedna przygotowana osoba? Kochani, naprawdę nie traćmy czasu, tylko teraz szybciutko bierzemy telefon, wybieramy numer telefonu i zgłaszamy się tutaj do mnie. Dwie chwile. No dobra, ostatnia chwila. No, tracimy czas, więc nie traćmy. Czy znajdzie się jedna osoba? Ja wiem, że wy czekacie do ostatniej chwili, więc proszę bardzo, jest ostatnia chwilka i teraz szybciutko się zgłaszamy. 704-304-301.
Reżyser mówi, że kochani, dajemy bonusa w tym momencie, ponieważ no widzisz, że jest problem. Niestety musimy coś zrobić. W związku z tym, no może ktoś wtedy zabierze się do szukania tych różnic, no bo może się zmobilizuje. Dobrze, w jakiej wysokości bonusa mogę zaproponować? Kochani, bonus to jest tak, gwarantowane 200 zł za rozwiązanie tej zagadki, plus 4800, naprawdę? Nie wierzę, pokażcie mi to na ekranie. To już wiemy. Gwarantowane 200. I za odpowiedzenie na 5 bardzo prostych pytań przez 30 sekund. W bonusie 4800 zł, czyli w sumie, kochani, 5000 zł za rozwiązanie tej zagadki. No to proszę bardzo, wydaje mi się, że warto spróbować, warto poszukać. Teraz nie możecie narzekać na wysoką wygraną. Jeżeli ktoś teraz właśnie siedział przed telewizorem i mówi tak sobie, a za 200 zł to mi się w ogóle nie opłaca myśleć, w ogóle idę spać bez sensu, to może za 5000 będzie ci się opłacało. Kochani, należy wybrać numer. Jest jeden numer, który należy wybrać, aby trafić do mnie do studia. 704-304-301. No i mam nadzieję, że ktoś spróbuje. Co się dzieje, kochani? Nie wiem, czy wszyscy poszli spać? Chociaż jedna osoba, czy jest ktokolwiek przed telewizorem? Walczymy o nawet 5000 zł. Jeszcze raz przypominam, także jest szansa na wysoką wygraną, tylko musicie się zmobilizować, musicie błyskawicznie wybrać numer telefonu do studia. No i wierzę, że wtedy się po prostu uda. 704-304-301. Czy ktoś powalczy? No jeżeli jesteście obrażeni, że takie rzeczy takie niefajne mówiłam, no to kochani, no co ja mogę powiedzieć? Strasznie mi przykro, strasznie was przepraszam, ale w końcu wybierzcie numer, dobrze? 704-304-301. Bo jeżeli widzowie nie chcą dzwonić, to ja idę spać. No co, kiedyś trzeba spać, nie? A przyniesiesz mi kwiatki? No tak, ale Dzień Mężczyzny jest we wrześniu. Nie? Dzień Mężczyzny jest cały rok. No to wszystkim panom wszystkiego najlepszego. Spóźniony. To numer telefonu, który szybciutko należy wybrać, kochani. Czy możecie się zmobilizować? Czy możecie wybrać w końcu numer telefonu? No? Dwie różnice do znalezienia. 704-304-301. Jedna przygotowana osoba teraz. Nikt nie wie, tak? No świetnie. Kochani, pospieszmy się, dobrze? Błyskawicznie wybierzcie numer. Zgłoście się tutaj do mnie, no bo walczymy o pieniądze.
dwie różnice pomiędzy tymi obrazkami, ale nawet 5000 zł. Jeżeli liczycie na to, że reżyser powie, że zapłaci za jedną różnicę, to nie. Nie za te pieniądze, kochani. Nie za te pieniądze. Za 50 zł mógłby to zrobić. Jak chcecie, to damy 50 zł i damy jedną różnicę. Co wy na to? No jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o dwie różnice. No, szybciutko. 704-304-301. Czy ktoś z was szybciutko wybierze numer telefonu do studia? Czy ktoś może się w końcu zmobilizować? Bo ja czekam i czekam i czekam i nic. A 5 tysięcy również czeka, także jest szansa. Przypominam, 200 zł na dzień dobry no, za odpowiedź na, do tej zagadki, za podanie mi dwóch różnic. A później wam czytam 5 bardzo prostych pytań. Mam nadzieję, że kiedy ktoś do mnie studia trafi, to reżyser mi te pytania podrzuci. I szybciutko oddam wam również okrągłe 5000 zł, czyli 4800 zł w bonucie plus 200 zł gwarantowane za podanie mi prawidłowej odpowiedzi, kompletnej odpowiedzi. Dobrze? Dwie różnice pomiędzy obrazkami. 5000 zł. No? Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, jeden. No, no, no. Kubuś też? Kochani, no kto ma odpowiedź? No ja wiem, że się zapatrzyliście, że ciężko jest się skupić, ciężko jest się skoncentrować. Wcale wam się nie dziwię. No ale może jedna osoba? No, szybciutko. 704-304-301. Jeżeli jesteś w stanie mi podać prawidłową odpowiedź, to nie czekaj, tylko błyskawicznie wybierz numer. Traf do mnie do studia i podaj mi prawidłowe rozwiązanie. Dwie różnice pomiędzy obrazkami do znalezienia. Czy jest jedna przygotowana osoba? No szybciutko, jedna osoba. No, 704-304-301. Tylko teraz. No? Nikt? Nikt nie wie, naprawdę? No, kochani. Kochani, mam naprawdę duże pieniądze do oddania, bo nawet 5000 zł. Wystarczy, że wstaniecie. Jak ja was mogę obudzić? Powiedzcie mi.
No? Nie no, nikt nie chce ze mną rozmawiać. Wszyscy poszli spać, bez sensu. Kochani, szybciutko, dobrze, wybieramy numer. Kto ma pomysł? 704-304-301. Ktoś mi poda prawidłowe rozwiązanie. Nie macie pojęcia. No ja też już zaraz zasnę. No. No jedna osoba, jedna przygotowana osoba teraz, dobrze? Czy usłyszę jedną osobę, kochani? 704-304-301. Teraz. Słuchajcie, reżyser śpiewa. Zapraszam reżysera do studia. Ja jakoś nie jestem w nastroju na śpiewanie. Może widzów uda nam się obudzić. No jakoś pomóżcie mi też, no bo ja sama tak tutaj stoję. Nie wiem, jak mam widzów obudzić. Wszyscy śpią, a reżyser ma tyle energii. Chciałabym, żeby reżyser zaśpiewał. Czy możecie włączyć reżysera tak, żeby wszyscy go słyszeli? Za niskie tony? Co wy mówicie? Ach, no szkoda. To tylko tak dla mnie. Czuję się, jakby Dzień Kobiet był codziennie. No słuchajcie, rozwiązujemy, naprawdę czasu nie ma, kończymy zagadkę. Reżyserowi już chyba odbija, śpiewa piosenki i powiedział, że jeżeli za chwilkę nie rozwiążecie zagadki, to wejdzie do studia i zaśpiewa, bo to będzie absolutny koniec programu, nas od razu ściągną z anteny. Ciekawe dlaczego, panowie chyba w reżyserce zrobili sobie solarium. Saunarium, no to jeszcze lepiej. Dobra, szybciutko kończymy program, bo ja muszę dołączyć. Kochani, wybaczcie, że tak sobie tańczę, ale reżyser mi tak pięknie śpiewa. La la la. Ach, no dobrze, dobrze, ale ile można czekać na rozwiązanie? Patrzę, patrzę, też się przyglądam, bo mam ekran w studio, no ale nie wiem. No, ja nie muszę znać odpowiedzi, na szczęście, aczkolwiek przydałoby się tak zgarnąć 5000 zł. No oczywiście, z 5000 reżyser na pewno miałby kawę i swojego ukochanego hot doga. Samą musztardą, tak? No załatwione. Tylko, że co z tego, jeżeli ja nie mogę zadzwonić?
Dla Kubusia byłby z majonezem, tak. No ale co ja na to poradzę? Powiedział, żebym była grzeczna. Powiedział, że już jedzie do domu, bo już nie ma siły. To może zrobimy coś głupiego? Tylko co? Dobra, 5000 zł. Kto powalczy, kochani? No poważnie, już naprawdę, bo dosyć długo czekam na prawidłowe rozwiązanie. Dwie różnice do odszukania. Jeżeli udało ci się te dwie różnice odnaleźć, to błyskawicznie wybierz numer 704-304-301. Tylko szybko, dobrze? No nie bójcie się tego, naprawdę. Ja wam nie będę zadawać żadnych trudnych pytań, to wam mogę obiecać. A poza tym musicie mi opisać te różnice, ale też was nie będę męczyła. A dlaczego tu? A dlaczego nie tam? A na czym ona polega? A dokładnie? Ale z której strony? A co do milimetra? Nie, kochani, no ja wam tylko powiem, żebyście mi możliwie dokładnie te różnice opisali. To wszystko już. Bardziej was męczyć nie będę. 5000 zł dla jednej przygotowanej osoby. Tyle mogę zaproponować. No i mam nadzieję, że jedna przygotowana osoba się teraz tutaj znajdzie, czy nie? Ojej. Coraz później wszyscy idą spać. No, 704-304-301. No szybciutko, szybciutko, szybciutko. Jedna przygotowana osoba. Czy jest taka osoba przed telewizorem? Czy wszyscy uciekli? Rzeczywiście nikogo nie ma. Czy możecie się pospieszyć? Zmobilizować? Wybrać numer telefonu? Kochani? No słuchajcie, wybieramy numer. Dobra? Pełna mobilizacja. Wybierzcie może razem ze mną w tej chwili, co? 704-304-301. No jestem bardzo ciekawa, kto wybrał. Nikt? No co się dzieje, kochani, no? Gdzie mój zwycięzca? Gdzie jedna bardzo spostrzegawcza osoba, która odpowie mi na pytanie, na czym polegają te dwie różnice? No budzimy się. Zapadliście w jakiś sen zimowy? Wiosna zaraz. No? Jaka zła informacja. Ale to, że Kubuś ma dziewczynę, to nie jest zła informacja. Kończymy program, tak? To już mamy 3 złe informacje. No dobra, kochani. Kochani, wybieramy szybciutko numer telefonu, dobrze? Bo niestety czasu mamy bardzo, bardzo niewiele. Mam nadzieję, że jedna przygotowana osoba się znajdzie, że ktokolwiek jeszcze ogląda program. (Grym)
Kubuś się obraził i teraz go będę musiała przepraszać. No mówię, że Kubuś się obraził, pewnie go będę musiała przepraszać. Dziewczyna ogląda program, a... No właśnie. Dobrze, że nie powiedziałam, że nie ma, prawda? Jakbym powiedziała, że nie ma, to było gorzej. Bardziej miała podstawę by... do tego, żeby się obrazić. Drogie panie, jeżeli szukacie mężczyzny, będzie możliwość, jeżeli traficie do studia, porozmawiania z Kubą. Także ja zapraszam, jeżeli chcecie porozmawiać, to troszkę bawimy się chyba w inne zagadki. Kuba powiedział, że z miłą chęcią, z którą z pani porozmawia, więc zapraszamy do studia, kochane panie. No, jeżeli jakiś pan chce, to oczywiście też zapraszamy. Kubuś, nie masz nic przeciwko. No, szybciutko, 704-304-301. Reżyser mówi, że mamy minutkę. No i minutka wystartowała, mamy 55 sekund na rozwiązanie tej zagadki. Jeżeli znacie prawidłowe rozwiązanie, bo my tak sobie śmiejemy się, czekamy, no ale sami widzicie, że za chwilkę i tak kończy program, więc trzeba się po prostu szybciutko zgłaszać. Nie czekajcie do ostatniej sekundki, dobrze? Teraz szybciutko wybieramy numer, teraz się zgłaszamy, teraz podejmę mi prawidłowe rozwiązanie na antenie. No i trzymam kciuki. Mam nadzieję, że jedna przygotowana osoba się znajdzie i zabierze teraz nawet 5000 zł. 704-304-301. Zrobiło się poważnie. Ten poważny nastrój, ta poważna atmosfera udziela się też mnie. Jak widzicie, kochani, zaczynam się dosyć stresować, bardzo stresować. Nie wiem, co będzie za chwilkę. Ale odliczam czas do końca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Teraz muszę usłyszeć telefon. No. Teraz. No dobrze, reżyser pokazał zegar w lewym górnym rogu. Wiecie, co to oznacza? Trzecia ile? 25? To jest absolutny koniec. I po tej godzinie już nikt się na pewno nie dodzwoni, ponieważ już skończymy program. Także zobaczcie, jak mało czasu mamy na rozwiązanie zagadki. Tak naprawdę zostały nam 3 minutki.
I co, jeszcze muszę w tym czasie kogoś usłyszeć i w ogóle? Także kochani, dobra, szybciutko wybieramy numer 5000 zł do wygrania. Bardzo proszę, aby jedna przygotowana osoba błyskawicznie wybrała. Bo żarty się skończyły. Sami widzicie, że musimy po prostu się zmobilizować, rozwiązać tę zagadkę, a walczymy o nawet 5000 zł, czyli warto. 704-304-301. Czy ktoś powalczy teraz? Widzicie zegar? Pospieszcie się. 704-304-301. Czy usłyszę prawidłowe rozwiązanie? Trzecia 25, kończymy program. Pospieszcie się, kochani. Jeszcze wcześniej muszę was usłyszeć, muszę z wami porozmawiać. Także szybciutko, spieszymy się. No. No szybko. Minuta i 15 sekund do końca programu. 704-304-301. Wcześniej tutaj ktoś do mnie musi trafić, kochani. Ja nie mam dużo czasu, żeby podać wam, zadać wam te pytanka, dobrze? Słuchajcie, bo ja się już stresuję, że nie zdążę. Jedna osoba. No kto? No jedna przygotowana osoba. 25 kończymy, mówiłam. No i co, i nie zdążymy? No dobrze, reżyser mówi ostatecznie pół minutki. Dobrze, że udało wam się skrócić tam. To mamy pół minuty? Dobra. Się już zestresowałam, że już muszę się żegnać. Kochani, 25 sekund dokładnie. Wybierajcie szybciutko numer telefonu. Dwie różnice, które należy im podać. Mam nadzieję, że udało wam się je zauważyć. No i że za chwilkę zabierzecie 5000 zł. No ostatnie sekundki, naprawdę. 704-304-301. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No na czym polegają te dwie różnice? Pierścionek nie ma, z jednej strony nie ma pierścionka. Mhm. A druga? Włoska jednego nie ma. No dobrze, o to chodziło. Dobrze, 200 zł wędruje do pana, a ja biegnę szybciutko po moją kopertę. Kochani, dobra, 30 sekund na odpowiedź mam. Strasznie daleko musiałam biec. Reżyser chce, żebym trochę poćwiczyła. Dobra, czytam pytania. Jest pan przygotowany? Tak. W którym roku wprowadzono stan wojenny w Polsce? W którym roku stan wojenny w Polsce? No dalej! Początek dobry. Chyba. 84. No pomylił się pan, 1981. Zapraszam na jutrzejszy program, kochani. Dobranoc.